Tu jesteś? Proszę bardzo. Tak, dla pana. Możemy już powoli ruszować tego, co będzie zapisane. Których tu nie ma na liście. Tu słucham trzy osoby. Mama. Słucham Piotr, słucham Michaela, słucham Martyn. Wyjechałem na studia do Krakowa i tam takie wydarzenie odbywa się już kilkanaście lat i postanowiłem, że zorganizuję taką ekstremalną drogę krzyżową tutaj w swojej rodzinnej miejscowości w Kędzierzynie. No i w tym roku wyruszamy już po raz trzeci na ekstremalną drogę krzyżową. Mamy do wyboru 5 tras, 3 sanktuaria, no i ponad 260 osób bierze udział w ekstremalnej drodze krzyżowej. Proszę opowiedzieć, jakie to trasy? W tym roku wybieramy się na Górę Świętej Anny, do Rud Raciborskich i do Kamienia Śląskiego. Przy czym mamy warianty od 20 do 65 km. Można na Górę Świętej Anny iść albo trasą 42-kilometrową, albo taką krótką 20-kilometrową. Do Rud jest jedna trasa 32 km. Jeżeli chodzi o trasę Świętego Jacka, do Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim, to można iść 41 km albo 65 km. To jest jedna z. Dlaczego akurat ekstremalna droga krzyżowa, nie na przykład normalna? Skąd się to wzięło? Normalna droga krzyżowa jak najbardziej jest pięknym nabożeństwem. Ale może jest trochę nudna, tak? Dla młodych ludzi? Nie, nie, po prostu to jest inna forma duchowości. Bardzo też lubię tradycyjną drogę krzyżową. Ale po prostu ekstremalna droga krzyżowa niesie z sobą trochę inne przeżycia, trochę inny rodzaj to jest duchowości. I myślę, że warto, że pojawiła się taka możliwość, że można przejść taką ekstremalną drogę krzyżową i wybrać formę duchowości na siebie. Ja tak sobie myślałem, że może nie tylko o formę duchowości chodzi, ale także o sprawdzenie siebie i swoich sił fizycznych. Część osób taką motywację podaje przy zgłoszeniu, że rzeczywiście wybierają się, bo chcą się sprawdzić, chcą pokonać taki duży dystans, chcą zobaczyć, jak to jest, ale mam nadzieję, że odkrywają w tym gdzieś Pana Boga podczas tej drogi. Mam taką głęboką nadzieję. Jednocześnie wiem, że idzie sporo osób, które wzajemnie się nie znają i taka grupa musi jakoś ze sobą współpracować przecież, więc to chyba też jest bardzo dobra strona tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Tak, no tutaj dużo osób nie ma nikogo, nikogo nie zna i łączy się w grupki, pyta kogoś, czy może mogę z tobą iść, mogę ci towarzyszyć, potem razem wracają, nawiązują się relacje. To jest bardzo piękne, to jest akurat takie środowisko, że ludzie mogą sobie ufać, na sobie polegać i być przy sobie. Pani rozdaje jakieś niezbędniki, czy też mapy? Tak, ja rozdaję opisy tras na dwie trasy, na trasę białą i zieloną, które prowadzą jedna do Rud Śląskich, a druga do Kamienia Śląskiego. Do Kamienia Śląskiego to chyba najdłuższa? Tak, tak, to jest mająca 65 km. Wow, to proszę powiedzieć, którędy prowadzi? Ojej, to jest przez Kędzierzyn-Koźle, aż do, przez ujazd do Góry Świętej Anny, a z Góry Świętej Anny idziemy na Kamień Śląski. To są dwie połączone trasy, żeby wyszła taka najdłuższa. Dlaczego idzie się na taką drogę krzyżową, ekstremalną? Jest to bardzo dobre przygotowanie się przed świętami Wielkiej Nocy oraz możemy się sprawdzić fizycznie, ale też w sposób psychiczny, ponieważ rozważamy punkty drogi krzyżowej, a także jest to droga w milczeniu. Zaskoczony jestem, że tyle osób idzie na tę ekstremalną drogę krzyżową. Dlaczego? Tylu młodych? Mnie to jakoś nie zaskakuje, bo z roku na rok ta idea staje się coraz to bardziej popularna. Może też przez to, że staje się na swój sposób medialna, ale też liczne świadectwa osób, które uczestniczyły w ekstremalnej drodze krzyżowej. Myślę, że skłoniły następne osoby do tego, aby podjąć tego wyzwania. Staje się medialna, ale tylko dla mediów, bo ci, którzy tutaj szli, to w ogóle nie zwracali na nas uwagi. Oni po prostu przyszli po to tylko i wyłącznie, żeby udać się w drogę. Bo myślę, że tego się nie robi dla mediów. Myślę, że to się robi dla indywidualnego spotkania z Panem Bogiem. Co się robi po drodze? Wiem, że jakieś tu notatki masz, jakąś książeczkę. Tak, tutaj mam trasę, ponieważ idziemy bez GPS-ów. Oczywiście można sobie pobrać aplikację, ale my wybraliśmy tradycyjną metodę. Czyli dostaliśmy wskazówki, jak przemierzać ekstremalną drogę krzyżową. I przy każdej z wyznaczonych tutaj stacji są rozważania, które są zawarte w tej oto książeczce. Wyznaczone stacje, co to takiego? Drzewo po drodze? W tamtym roku, bo byłem póki co raz, w tamtym roku to było różnie. To były kapliczki, to były miejsca charakterystyczne, to mogły być stacje drogi krzyżowej. Jestem ciekaw, co będzie w tym roku. Ile godzin pójdziecie? W tamtym roku chyba szliśmy 12, ale też się, nie pogubiliśmy się, ale po prostu robiliśmy liczne przerwy. Dłuże, przepraszam. Czyli, że gdzieś o godzinie 7 będziecie w Kamieniu?
Myślę, że w tym roku będziemy wcześniej. Przynajmniej mam taką nadzieję. To trzymamy kciuki, żeby wam się dobrze szło. Dziękuję.